Witam po dłuższej przerwie w 202 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem autorstwa Gregorego Remke pod tytułem Prawo własności wśród starożytnych Greków. Doskonale wiemy, że filozofia grecka, umiłowanie dobra, piękna, prawdy to jedna z trzech najważniejszych funkcji, filarów cywilizacji Zachodu, poza chrześcijańską etyką i rzymskim prawem. Ale jak to było z prawem własności? Instytucje starożytnych Greków stworzyły podstawę nowoczesnego, wolnościowego społeczeństwa. Grecka sztuka, literatura, filozofia i polityka niezaprzeczalnie dały początek zachodniej cywilizacji, jednak greckie powiązania z zachodnim światem są znacznie bardziej złożone niż ich intelektualne i artystyczne osiągnięcia. Ich zapierająca dech w piersiach architektura czy ich mistrzowskie prace z dziedziny filozofii i literatury. Greckie zwyczaje i instytucje zapewniły ochronę prywatnej własności, co było w starożytnym świecie rzadkim zjawiskiem, a przez zaszczepienie silnego poczucia równości przed prawem dały podstawę zachodniej demokracji i rządom prawa. Długo przypuszczałem, że najważniejszy wkład w rozwój zachodniej cywilizacji miały wielkie prace filozoficzne Platona i Arystotelesa, historie Tukidydesa i Herodota oraz sztuki teatralne Aeschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa. Jednak kiedy ukończyłem kurs historii sztuki greckiej, wzrosła moja ciekawość dotycząca greckiej ekonomii i polityki i by ją jakoś zaspokoić, przebrnąłem przez dziesiątki książek o cywilizacji starożytnych Greków. Nie uważam się za eksperta w tej dziedzinie, jednak zauważyłem, że wielu znawców tematu nie poświęca zbytniej uwagi roli rynku albo roli własności prywatnej w kulturowych i ekonomicznych postępach Greków, a była ona ogromna. Kluczowym czynnikiem w błyskawicznym rozwoju Grecji był brak centrum politycznego. Żaden pojedynczy władca nie rządził tą krainą. W zamian dziesiątki, a potem setki niepodległych polis czy miast-państw rozwinęły się w zgodzie, ale zachowując swoją polityczną niezależność. Rozkwitały one zarówno w Grecji, jak i w podległych jej koloniach, w okolicach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego od 800 do 300 roku przed naszą erą. Każde polis stało się polem testowym dla małych innowacji prawnych, ekonomii politycznej i politycznych organizacji. Greków łączyło wspólne dziedzictwo, jednak instytucje i zwyczaje były od siebie nadzwyczaj różne. Za swoje najbardziej radykalne przeciwieństwa uchodziły totalitarna Sparta i demokratyczne Ateny. Miasta państwa, których prawa i zwyczaje zachęcały do innowacji i tworzenia bogactwa, przekazywały informacje o swoich praktykach poprzez handel oraz eksportowały je, tworząc kolonie, które konkurowały z koloniami innych greckich polis. Podróże i interakcja podczas igrzysk olimpijskich i innych religijnych lub atletycznych imprez zaszczepiały w greckim świecie różnorodne idee. Obywatele niepodległych greckich miast dowiadywali się o działających w innych rejonach Grecji stylach i ekonomiach politycznych oraz praktykach biznesowych. Miasta ze względnie wysokimi podatkami lub innymi barierami, które zniechęcały do rozwoju rolnictwa i innych gałęzi gospodarki, miały tendencję do popadania w stagnację i regres. Przykładowo Korynt wcześniej stał się liderem handlowym wśród greckich miast dzięki rozwojowi portu, wykorzystując dogodne, naturalne położenie do handlu morskiego. Jednak na początku V wieku przed naszą erą Ateny wyparły Korynt z pozycji komercyjnego centrum greckiego świata. Kiedy polityka Koryntu sprawiła, że miasto stało się mniej konkurencyjne w stosunku do Aten, Korynt, który nie miał żadnej władzy politycznej nad pozostałymi greckimi miastami, nie mógł utrzymać swojego statusu. Wczesne wojny pomiędzy Grekami z okresu przed wojną perską i wojnami peloponeskimi były najczęściej granicznymi sprzeczkami między miastami, w których uzbrojeni rolnicy walczyli w krótkich potyczkach. Wczesnogreckie miasta nie tworzyły regularnych armii, strategie bitewne nie były zbytnio rozwinięte, a straty w tych konfliktach zazwyczaj niewielkie. Milicja obywatelska, hoplici byli główną siłą obronną miast i podległych mu terenów. Wolność greckich obywateli polegała na ich członkostwie w społeczeństwie równych sobie ludzi, co znacznie różniło się od modelu społecznego obecnego wreszcie starożytnego świata, w którym panowała hierarchia z despotą na szczycie i z poddanymi mającymi za zadanie mu służyć. Wolność nie znaczyła tego, że greccy obywatele byli samorządni, jednak
Ustrój grecki chronił swoich obywateli i respektował ich prawa. Sprawy państwa były sprawami publicznymi, a nie prywatnymi interesami despotów. Oczywiście nie wszyscy Grecy byli greckimi obywatelami. Kobiety i niewolnicy nie mieli politycznych praw i również na początku nie mieli ich imigranci i inne klasy nieobywateli, które mieszkały i pracowały na terenie Grecji. Wciąż jednak greccy obywatele cieszyli się ogromnym wpływem na politykę rodzinnego kraju, czym nie mogli się pochwalić przedstawiciele innych starożytnych cywilizacji. Jednak demokracja ateńska znacząco różniła się od jej obecnego kształtu. Był to ustrój mniej egalitarny, mniej równościowy, niż to się dzisiaj utarło. W podwalinie swojego istnienia koncepcja ludu okazywała się ekskluzywna w oparciu o mechanizm wykluczenia, gdzie obok demosu, ludu politycznego, posiadającego prawa publiczne, zabierania głosu i uczestniczenia w zgromadzeniach ludowych, eklezja, gdzie na 120 tysięcy obywateli reprezentowany był przez zaledwie 1/3 zbiorowości w liczbie 40 tysięcy, mieszkającego w tak zwanych demach, czyli jednostkach administracyjnych, konstrukcyjnie zbliżonych do dzisiejszych gmin, istniał chociażby Laos, którego odpowiednikiem jest łacińskie słowo plebs, przeciwstawiany zamożnej elicie patrycjuszy. Lud poddany, ubogi, służba i prości wojownicy walczący na rydwanach dla władców oraz tzw. metoikowie, czyli wspólnie mieszkający cudzoziemcy osiedlający się na czas nieokreślony, mogący nauczać, ale pozbawieni pełnych praw obywatelskich i politycznych. Nie każdemu przysługiwały równe przywileje i uposażenie naturalne. Mało tego, młodzi ludzie płci męskiej, ponieważ kobiety były wykluczane z grona obywatelskiego, co współcześnie uznalibyśmy za pewną formę dyskryminacji płciowej, musieli w wieku 18-20 lat obowiązkowo przechodzić specjalny kurs obywatelski i dopiero po ukończeniu tych szkoleń mogli ubiegać się o prawa, gdzie następowała selekcja naturalna. Pierwsze pokolenie sofistów na czele z Protagorasem z Abdery było zwolennikami demokracji, wypowiadając się afirmatywnie przy jednoczesnym upłynnianiu pojęcia prawdy, przedstawianiu ją jako relatywną i zależną od subiektywnych sądów. Słyszało się nieraz, że starożytni nie znali wolności w sensie wolności jednostki, pisze Fryderyk August von Hayek w Konstytucji Wolności. Dotyczy to rzeczywiście wielu miejsc i okresów, nawet w starożytnej Grecji, ale nie Aten z czasów ich wielkości, ani też późniejszego republikańskiego Rzymu. Może być prawdą w odniesieniu do zdegenerowanej demokracji czasu Platona, lecz na pewno nie czasu tych Ateńczyków, o których Perykles powiedział, że w naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie wyglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie naszych współobywateli. Nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada, jeśli zajmuje się tym, co mu sprawia przyjemność. Według Hayeka, ateńskie przekonanie, że obywatele powinni żyć tak, jak tego chcą, miało wpływ na późniejszy rozwój praw w Anglii. Ochrona własności rodziny. Siły wczesnogreckich polis były ograniczane przez tę samą grecką tradycję, która służyła do ochrony własności prywatnej, głęboki szacunek wobec rodziny, a nawet jej kult. W przeciwieństwie do większości państw, które powstały wskutek podboju, greckie polis czerpały swój początek w paktach zawartych pomiędzy sąsiadującymi klanami i plemionami, najprawdopodobniej z chęci obrony przed najeźdźcą. Każdy klan miał swoje tradycje kultu, a każda rodzina miała święte grodzenie, chroniące jej święty ogień. Rodziny były samorządne w granicach ogniska domowego. Nawet oznaczanie granic własności prywatnej danej rodziny było ceremonią o religijnym znaczeniu. A zatem młodzi mężczyźni prowadzeni przez cnotę swojej wiary dochodzili do pojęcia prawa własności, tego prawa, w którym źródło ma cała cywilizacja, gdyż to dzięki niemu człowiek zaczął uprawiać glebę i sam stawać się lepszy. To była prosta droga do doskonalenia się, do wznoszenia się na wyżyny intelektu, na wyższy pułap cywilizacyjny, ku awansowi społecznemu. Mimo, że ta religia utrudniała transfer własności między rodzinami, była ona potężną barierą powstrzymującą grecki rząd przed rozrostem. Każdy transfer
własności musiał być autoryzowany przez lokalny kult. Nawet jeśli człowiek nie mógł zarządzać swoją ziemią lub przychodziło mu to z wielką trudnością, nie mógł być owej ziemi pozbawiony wbrew swej woli. Przeznaczenie ziemi na użytek publiczny było nieznane wśród starożytnych. Konfiskata własności była używana tylko w stosunku do ludzi skazanych na wygnanie. Fistel de Conlag zaznacza, że ścisła ochrona prawa własności trwała do późnego okresu demokracji greckich miast. Ten fundament prawa wyższego, na jakim stanęła grecka cywilizacja, przez wieki uniemożliwiał tyranom i arystokracji aktywne tworzenie praw pod swoje interesy. Solon, Likur, Knuma, Minos mogli zapisać prawa istniejące w swoich miastach, ale nie mogli napisać nowych, jeśli przez prawodawcę rozumiemy człowieka, który za pomocą swojego umysłu tworzy kodeks praw i który narzuca te prawa innym. Taki legislator nigdy nie istniał wśród starożytnych. Prawo starożytnych również nie powstało w demokratycznym głosowaniu. Pomysł, że pewna liczba głosów może zmienić prawo, pojawił się bardzo późno i dopiero po przetransformowaniu greckich miast przez dwie poważne rewolucje. Do tego momentu prawa były dla człowieka czymś starożytnym, nietykalnym, naturalnym. Arystoteles przypomina o tym w Polityce, gdzie mówi: jest bardziej właściwym pozwalać rządzić prawu nie ludziom i że ci, którzy mają władzę, powinni być jedynie strażnikami i sługami prawa, w znaczeniu obiektywnym. Arystoteles potępia rząd, gdzie wszystko determinowane jest tylko ilością głosów, a nie prawem, gdyż w takich przypadkach znaczałoby, że ludzie rządzą, a nie prawo. Panuje bezprawie. Chaos. Sztuka Sofoklesa Antygona mówi o istnieniu prawa wyższego, którego nawet król nie może albo nie powinien ignorować. Antygona nie wypełnia poleceń króla Kreona, chowa ciało swojego brata zgodnie ze świętymi zwyczajami, po czym mówi: więc nie sądziłam, ażeby uchwały twoje zawarte w śmiertelnika słowie tym niepisanym prawom górowały, którym niezłomność nadali bogowie, których nie od dziś, nie od wczoraj wątek żyją, choć nie wie nikt, gdzie ich początek. Miałażbym ziemskim ulegając trwogom przez wzgląd na ludzi narażać się bogom. Rozwijanie handlu. Grecy czerpali sporo od okolicznych cywilizacji, z którymi handlowali. Przystosowując sobie alfabet fenickich handlarzy lub wczesne style rzeźbiarskie i warsztat egipskich rzemieślników. Zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy, pisze Hayek, region śródziemnomorski był pierwszym miejscem, w którym akceptowano ludzkie prawa do dysponowania swoją własnością, a zatem jednostki mogły bez skrępowania rozwijać gęstą sieć handlowych kontaktów z różnorakimi społecznościami. Taka sieć działała niezależnie od poglądów i pragnień lokalnych wodzów, gdyż handel morski prawie w ogóle nie mógł być kontrolowany w tamtych czasach. Grecy jednak byli w dziedzinie znacznie bardziej dynamiczni niż ich sąsiedzi. Zyskiwali oni zarówno dzięki swojemu trybowi życia, w którym kładli nacisk na dążenie do własnej doskonałości, arete, jak przedsiębiorczemu wigorowi, który zawdzięczali ekonomicznej i politycznej decentralizacji. Jednak z czasem rosnąca populacja i zmieniające się trendy wywołały rządową odpowiedź w postaci odcięcia się od prastarych planowych tradycji. Seria rewolucji przeszła przez greckie miasta, zwiększając ochronę prawa i zmniejszając potęgę arystokratycznych rodzin. Solon, kupiec i uznany poeta, zmienił ateńskie prawa w 594 roku przed naszą erą, by zagwarantować większej liczbie Greków pełniejsze prawo własności. Odmówił przeprowadzenia konfiskaty i redystrybucji ziemi, jednak jego reformy anulowały albo ograniczyły zadłużenia drobnych rolników i umożliwiły im posiadanie własności, uwalniając ich od ich jedynej klienteli, rodzin arystokratycznych. Solon dbał o lokalny przemysł, oferując obywatelstwo rzemieślnikom chcącym osiedlić się w Atenach oraz rozwinął produkcję i eksport oliwy, po części przez to, że zakazał handlu wszystkimi produktami rolnymi z wyjątkiem oliwy z oliwek. Reformy Solona traktowały wszystkich obywateli jako równych względem prawa i wyeliminowały przywileje eupatrydów, sieci arystokratycznych rodów, która długo trzymała władzę w Atenach. W całej Grecji arystokraci utracili kontrolę nad sprawami publicznymi i zostali zastąpieni przez nową klasę obywateli, którzy dzięki niezależnie zdobytemu bogactwu wzięli w swoje ręce wszelkie sprawy publiczne, wliczając w to ochronę miast. Przez ten okres greckie miasta rozkwitały. Fustel de Conlag zauważa,
że nowa klasa arystokracji bogaczy sprawiła, że bardziej ceniono pracę. Nowy rząd obdarował najbardziej pracowitych, aktywnych i utalentowanych ludzi polityczną powagą i honorami, co bardzo wspomogło przemysł i handel. Było to również bardzo pomocne dla rozwoju intelektualnego, akumulacja bogactwa, które mogło być zdobyte lub stracone, wedle zasług każdego, sprawiła, że nauka stała się pierwszą potrzebą, a inteligencja najpotężniejszym źródłem rozwiązań ludzkich problemów. Znaczenie rolnictwa. Rzeczywiście, jak wskazuje Victor David Hanson w swojej książce The Other Greeks, The Family Farm and the Agrarian Roots of Western Civilization, dyscyplina w stylu w życiu i ciężka praca tysięcy małych, niezależnych farmerów rozwinęły Grecję, wytworzyły jej bogactwo i stanowiły podstawę jej obrony. Nasz obraz sukcesu starożytnej Grecji tłumaczy jest zbyt zniekształcony przez fakt, że większość tekstów, które z tamtych czasów pochodzą, były pióra przedstawicieli późniejszych miejskich elit. Rodzinne farmy zapewniały Grecji zarówno bogactwo, jak i hoplitów broniących wcześniej miast. Ich osiągnięcie, tłumaczy Hanson, było prekursorem zachodniej własności prywatnej, wolnej przedsiębiorczości, konstytucyjnego rządu, równości wobec prawa i cywilnej kontroli nad każdym aspektem obronnym, zwyczajów, które obecnie wpływ mają na każdego z nas. Ci niezależni farmerzy tworzyli swoje farmy wokół miast, przekształcając dzikie tereny w zdatne do użycia pola, dlatego daleko od ziem, użytkowanych przez arystokratyczne rody. Powoli i stale rozbudowywali swoje gospodarstwa przez dekady, eksperymentowania z plonami i poprawę płodności swoich pól. Nierówne wzgórza i ubogie w glebę ziemie, między innymi, stopniowo przekształcane były w ziemie rolne. Uprawiano zboża, drzewa owocowe, oliwy i winorośl. Farmerzy dysponowali również inwentarzem żywym, takim jak świnie czy krowy. Ochrona własności prywatnej była kluczowa do zachęcania rodzin farmerskich do dokonywania długoterminowych inwestycji. Roczny cykl sadzenia, przycinania i zbiorów rozkładał nakład pracy greckiego obywatela tak, że mógł on uczestniczyć w sprawach polis i mieć na nie wpływ. Wpływ Homera i Hezjoda. Grecy nie mieli Biblii, która organizowałaby ich życie religijne i uczyła ich dzieci. Książki kluczowe dla ich życia i nauki to Iliada i Odyseja, autorstwa Homera, oraz Prace i dnie i Teogonia Hezjoda. Prace tych dwóch autorów pojawiły się na samym początku rozpowszechniania się greckiego piśmiennictwa, około 750 roku przed naszą erą. Uczyły młodych Greków, którzy nieraz zapamiętywali je w dzieciństwie, wpływając na ich charakter i kulturę. Ideą płynącą z pracy dni była pochwała prywatnych farm zarządzanych przez niezależnych farmerów oraz pogarda w stosunku do posiadłości skorumpowanych baronów. Przez cały czas tego poematu, zauważa Hanson, zakładana była własność prywatna, a co za tym idzie, teoretyczna możliwość farm do zawierania kontraktów lub rozszerzania swoich granic. W pracy i dniach Hezjod napomina farmera, by ten pracował dla zysku, lecz również by ujrzał swoją farmę jako coś więcej niż samo źródło zarobku. Istotna dla tego dualizmu jest praca. Hezjod miał obsesję na punkcie ciężkiej pracy, która odróżniała farmerów od chłopów, mających nadzieję jedynie na niewiele więcej niż utrzymanie się przy życiu. Konkurencja między farmerami motywowała ich do pracy i ulepszania swoich farm. W frazie do bólu przypominającej Adama Smitha, Hezjod zaznacza, że moc konkurencji może zmusić do pracy nawet największego lenia, kiedy tylko ten zobaczy swojego sąsiada, bogatego człowieka, który chce uprawiać pole i utrzymywać swój dom w dobrym stanie. Ciężka praca prowadzi do zysku i akumulacji nadwyżek, co Hezjod komentuje: jeśli w twoim sercu jest pragnienie bogactwa, zaleć się do mojej porady, pracuj, pracuj i jeszcze raz pracuj. Niezależność greckich farmerów prawdopodobnie przyczyniła się do rozwoju greckiego przemysłu, manufaktur i na przykład w rozwoju garncarstwa. Ateńscy garncarze i malarze wypracowali majątki, a ateńskie garnki były wysoko cenione i kopiowane we wszystkich krainach leżących nieopodal Grecji. Sukces zachodniej cywilizacji wiele zawdzięcza unikalnemu światopoglądowi i instytucjom rozwijanym i przekazanym starożytnemu, a później współczesnemu światu przez Greków. Świętość prywatnej własności i umów, podzielana zarówno przez greckie polis, jak i przez Rzym, wpłynęła znacznie na późniejszych pisarzy i filozofów, z których prac czerpali ojcowie założyciele.
Dzisiaj, kiedy osiągnięcia zachodniej cywilizacji i instytucja własności prywatnej są trwale atakowane na naszych uniwersytetach, studia nad starożytną Grecją i klasykami filozofii głęboko podupadły, koncentrując się głównie na statusie kobiety w starożytnej Grecji lub szukając w starożytnym świecie poparcia dla lewicowych ideologii. Patrząc jednak z jasnej strony, jako że byliśmy w dość małym stopniu zapoznawani ze starożytną Grecją w szkole czy na uniwersytetach, o której wspominano jedynie anegdotycznie, w dość okrojony sposób, jest mało prawdopodobne, byśmy byli do Grecji negatywnie nastawieni. Jako dorośli dysponujemy zapierającym dech w piersiach pejzażem starożytnego świata, tylko czekającym, by samemu go odkryć. Lub być może przywrócić pamięć o pewnych ideałach wówczas wyznawanych. Możemy wypracować własny kurs poprzez stulecia, kiedy ludzie po raz pierwszy zdali się na potęgę własnego rozumu w poskramianiu natury, po raz pierwszy użyli rynku i handlu, kierując zachodni świat na swój niepowtarzalny tor i wznieśli się na wyżyny cywilizacji. Bardzo dziękuję.